Czy stroje kąpielowe dobieramy również do typu sylwetki? Czy są jakieś zasady, którymi należy się kierować? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Zanim przejdę do strojów kąpielowych, to szybkie ogłoszenie, przypominajka dla tych osób, które wiedzą, albo może nowość dla osób, które jeszcze nie wiedzą. Jesteśmy właśnie w trakcie kampanii kursu online Kod Sylwetki. Także jeżeli jesteś zainteresowana doborem fasonów do swojego typu sylwetki, albo doborem różnych rozwiązań, które mogą jakoś wpłynąć na Twój typ sylwetki, co mam na myśli? To na przykład dobór biżuterii do kształtu twarzy, dobór nakrycia głowy, jak dobierać rodzaj dekoltu, jakie rękawy będą skracać ręce, jakie wydłużać, jak podkreślać talię, jak tworzyć wcięcie w talii, dla kogo dobre są kuloty, dla kogo spódnica tulipan i masę innych rzeczy, to koniecznie wejdź na stronę kodsylwetki.pl. Jeszcze przez kilka dni możesz dołączyć do szkolenia w cenie obniżonej o 50%. Następna taka kampania będzie oczywiście za rok, czyli prawdopodobnie wiosną 2022 roku. Także przechodzę teraz do tematu dalej sylwetkowego, ale już związanego z naszym dzisiejszym tematem, czyli strojów kąpielowych. No i teraz pytanie, czy jest takie szalenie istotne, żeby te stroje kąpielowe dobierać do naszego typu sylwetki? Mogłabym powiedzieć i tak, i nie, bo strój kąpielowy z jednej strony jest takim małym elementem, nawet jeżeli jest jednoczęściowy, jest małym elementem, który jest na naszym ciele, ale mimo wszystko jest, więc można powiedzieć, że w jakiś sposób są różnego rodzaju zabiegi, czy kolorystyczne, czy jakieś nadruki, które mamy na strojach kąpielowych, czy może sam kształt, jakaś trójwymiarowość, rodzaj wiązania, rodzaj miseczki, rodzaj cięcia, jeżeli chodzi o figi stroju kąpielowego, które mogą być lepsze albo gorsze dla naszego typu sylwetki. I oczywiście dla osób, które są nowe na tym kanale, przypominam, że o samej typologii sylwetek jest osobne wideo, czyli 9 typów kobiecej sylwetki i link do niego oczywiście znajduje się w opisie do tego odcinka. Także, jeżeli chodzi o stroje kąpielowe, to na pewno możemy powiedzieć, że one też mogą w jakiś sposób korygować naszą sylwetkę. Korygować w taki, no, może nie tak duży sposób, jak na przykład bluzka czy spodnie, ponieważ one mają większą powierzchnię, więc też są bardziej widoczne na naszym ciele, ale na pewno może się tak dziać. I dla kogo, dla jakich sylwetek najbardziej przydadzą się takie triki stylizacyjne, jeżeli chodzi o dobór kostiumu kąpielowego? No oczywiście dla tych sylwetek, które mają jakiegoś rodzaju dysproporcje. Oczywiście będą też propozycje dla sylwetek, które są proporcjonalne i mają wcięcie w talii, czyli dla klepsydry, u mnie nazywanej sylwetką X, albo takiej pomniejszonej klepsydry, czyli tej nazywanej sylwetką S. I oczywiście wszystkie zdjęcia i propozycje, które tutaj się wyświetlają, również znajdziesz na moim blogu. Także link do bloga, do tego konkretnego odcinka, czyli do tego tematu jest, jeżeli oglądasz na YouTubie, no to jest pod tym wideo. I tam możesz sobie kliknąć i zapoznać się z tymi strojami kąpielowymi, dokładnie z tymi, które są tutaj wyświetlane. Ale wracając do tematu, kto najbardziej może skorzystać? Oczywiście te sylwetki, które mają jakiegoś rodzaju dysproporcje. Dysproporcje, czyli na przykład ich góra sylwetki albo dół sylwetki dominuje nad tą drugą. Czyli mogę zacząć od sylwetki gruszki, czyli sylwetki A, która ma bardziej rozbudowane biodra i mniej rozbudowaną górę sylwetki. Więc tak samo jak w ubieraniu się takim standardowym, tutaj kierujemy się po prostu tą samą zasadą. To znaczy, że sylwetka A może zwracać uwagę na to, żeby jak najbardziej atrakcyjną częścią stylizacji, czyli najbardziej atrakcyjną częścią stroju kąpielowego była jego góra, czyli właśnie coś, żeby działo się w tej okolicy. Mogą to być różnego rodzaju na przykład falbanki, cekiny. Może być na przykład tak, że góra będzie w groszki, tak jak moja dzisiejsza bluzka, a dół będzie gładki. Czyli zawsze góra powinna być ciekawsza, w jakiś sposób bardziej przyciągać uwagę, a dół spokojniejszy. Stroje, które będą mocniej wycięte, będą
w jaki sposób wydłużały, wyciągały, wysmuklały ten dół sylwetki, opierając się na zasadzie pionowych linii stylizacyjnych. Oczywiście o wszystkich tych zasadach, pionowe, poziome linie stylizacyjne, ja dokładnie opowiadam w szkoleniu online Kod Sylwetki, także przypominam, że kodsylwetki.pl można tam sobie zerknąć i pooglądać. Na czym polega to szkolenie i jaka jest oferta dołączenia do niego. Jeżeli chodzi o takie pionowe linie stylizacyjne, tutaj od razu gładko przeszłabym do sylwetki O. Do sylwetki O, która jest sylwetką, która też lubi te pionowe linie stylizacyjne, ale niekoniecznie w dole sylwetki, a w górze sylwetki. Czyli na przykład mamy sylwetkę, która jest sylwetką rozbudowaną w linii talii. W linii talii taką, która, nad którą dominuje brzuszek. I teraz bardzo często panie, które mają bardziej wystające brzuchy, mają tendencję do tego, żeby zakładać stroje jednoczęściowe. I oczywiście jak najbardziej można to robić, ponieważ wtedy ten strój jednoczęściowy trzyma, że tak powiem, w ryzach brzuch. Trzyma w ryzach brzuch i jeżeli zależy nam na tym, żeby go w jakiś sposób troszkę ukryć, zastosować właśnie takie triki, żeby mniej był widoczny, wyeksponowany, to strój jednoczęściowy, na przykład jeszcze z jakimś marszczeniem na brzuchu, będzie super pomysłem i na przykład właśnie na to, jeżeli oczywiście no, temperatura nam na to pozwala i na przykład chcemy zastosować, możemy zarzucić sobie narzutkę, która zwisając tutaj będzie tworzyła właśnie te pionowe linie stylizacyjne, czyli będzie wysmuklać. I takim dodatkiem też świetnym, tutaj wracając do sylwetki A, będzie na przykład pareo. Pareo, które możemy sobie przywiązać i ono jakby zostawić takie je otwarte, żeby gdzieś tam ta pionowa linia stylizacyjna pojawiała się właśnie w okolicy szerszych bioder czy masywniejszych nóg. Wtedy będziemy nie tyle jakby zakrywać te nogi, aczkolwiek no oczywiście to też się wydarzy, natomiast będzie to taki zabieg, że będą one wysmuklone przez to, że będzie to pionowe cięcie stylizacyjne. No, kto nie powinien stosować pionowych cięć stylizacyjnych, no to są te sylwetki, które są wyjątkowo wysokie, wyjątkowo szczupłe. W systemie sylwetkowym, na którym pracuję, jest to sylwetka I, czyli sylwetka, która no, już jest taka wydłużona bardzo mocno, więc nie będziemy stosować tego pareo w ten sposób, ale na przykład możemy stosować pareo takie, które zawiążemy tak, żeby było taką spódnicą wręcz i podobnie jest z narzutką. Mogą być takie narzutki kimona, które będą przez swoją obfitość formy będą ciało i jego nadmierną szczupłość zasłaniało. I oczywiście sylwetka I to jest taka sylwetka, która może opakować się różnymi rozwiązaniami, czyli mogą jakieś być frędzelki, mogą być takie rzeczy, które będą dodawały objętości przy drobnej pupie, drobnych pośladkach, drobnych biodrach i drobnym biuście. I tutaj od razu mogłabym powiedzieć, że sylwetka E, która również jest sylwetką drobną, tylko już nie taką wysoką. To znaczy, że obie są szczupłe, ale I jest wysokie, natomiast E jest drobnym wzrostem, czyli jest niskie. I te sylwetki mają też dosyć drobny biust i dosyć drobne pośladki, więc wszystko, co będzie odstawało od stroju kąpielowego, będzie dobrym rozwiązaniem. Czyli jeżeli będzie strój kąpielowy właśnie z frędzelkami, z jakimiś różnymi cudami, falbanami, jakimiś bardziej obfitymi, nie wiem, łańcuszkami, zamkami, czyli wszystko, co będzie w jakiś sposób ciekawe, będzie odstawało, odstające rzeczy dodają no takiej objętości, czyli dodają nam po prostu tej obfitości tych kształtów. I kolejną sylwetką, która ma dość drobny biust, jest sylwetka T. Sylwetka T jest w kształcie w ten sposób jakby się prezentuje, czyli ma dosyć szerokie, kanciate ramiona i dosyć taki prostokątny, drobny dół, czyli zazwyczaj nie ma bardzo dużego wcięcia w talię, ono jest bardzo delikatne, ale to, co jest dla niej bardzo charakterystyczne, to linia bioder jest węższa od linii ramion, czyli ramiona są dosyć szerokie, biodra są wąskie, więc co możemy tutaj zastosować, już wiedząc o tych zasadach, które powiedziałam? Skoro biust jest drobny, no to może dużo dziać się tutaj w okolicy jego, czyli
mogą być właśnie cekiny, to podobnie jak było z sylwetką, ale już pamiętamy, żeby na przykład te falbanki, które gdzieś tam możemy zastosować u sylwetek, które chcą dodać sobie w całości tutaj góry sylwetki objętości, czyli na przykład taką falbanę zastosuje sobie sylwetka A i od biustu do ramion, ale już sylwetka T nie będzie przeciągała tej falbany na ramię, tylko ta falbana będzie pojawiała się w linii biustu i też może pojawiać się jak najbardziej dużo ciekawego, czy jakieś wiązania, frędzelki, cuda po prostu, jakieś na przykład bardziej zabudowane figi, czyli możemy zastosować shorty, mogą to być shorty z jakimś paskiem, w ogóle na przykład zastosowanie takiego rozwiązania, że dół sylwetki będzie w poziome i to na przykład takie grube pasy, kontrastowe, czyli na przykład, nie wiem, biało-granatowe, będzie świetnym rozwiązaniem. I tutaj od razu przejdę płynnie do sylwetki Y, która jest bardzo podobna do sylwetki T, bo rysuje się właśnie w takim kielichu. I czym one się od siebie różnią? Obie mają szersze ramiona od bioder, ale Y ma pełniejszy biust, ma większy biust. Więc tutaj zabiegi powiększania linii bioder mogą stosować obie sylwetki te same, natomiast już sylwetka Y musi uważać tutaj przy biuście, żeby do biustu sobie nie dodać jakoś zbytnio objętości, dlatego na przykład dobrym rozwiązaniem będą właśnie na przykład te bardziej takie kolorowe, wzorzyste, pasiaste, z dużymi wzorami majtki, ale góra już będzie gładka, już będzie taka spokojna, będzie taka cicha, bym powiedziała, i nie będzie już w żaden sposób nic od niej odstawało, czyli nie będzie tam jakiegoś nadmiernego błysku, nadmiernej trójwymiarowości. Została nam sylwetka H. Sylwetka H, czyli taka, która jest sylwetką prostokątną, ona może być w mniejszym rozmiarze, a może być też w tęższym rozmiarze, w większym rozmiarze, ale tak naprawdę dobrze jest, jeżeli sylwetka H w jakiś sposób skupi się na podkreślaniu swojego, znaczy podkreślaniu, tworzeniu wcięcia, takim wizualnym wcięcia w talii. I świetnie można to robić na przykład w strojach kąpielowych jednoczęściowych, gdzie sam wzór nas tak trochę prowadzi, nasze oko, czyli na przykład jakieś kwiaty, które pojawiają się więcej w jednym miejscu, mniej trochę w drugim miejscu, czy na przykład strój kąpielowy, który jest w jakiś sposób wycięty. One będą świetnie jakby grały tutaj, jeżeli chodzi o nasze oko. Czy skoro sylwetki te klepsydry, które gdzieś wspominałam na samym początku, sylwetka X i S, są sylwetkami takimi, no jak to się mówi, idealnymi. Ja nie lubię tego określenia, bo tak naprawdę każda sylwetka jest idealna, natomiast mówię się o tych takich najbardziej proporcjonalnych. Czy to znaczy, że one mogą nosić wszystko? No, warto się zastanowić w kontekście tych porad, które już tutaj powiedziałam. To znaczy, że jeżeli sylwetka S ma bardzo drobny biust i chce go sobie wizualnie powiększyć, no to śmiało, niech sobie tam te cekiny, frędzle i w ogóle inne falbanki daje, a na przykład sylwetka X, która jest bardzo takich pełnych kształtach, ma bardzo duży biust, no to niech już sobie tych falbanek tam nie zakłada. Także patrzymy nie tyle na to, jaki jest typ sylwetki i są jakieś konkretne zasady, że na przykład X-y to tylko takie stroje, a H to tylko takie stroje. Bardziej patrzymy sobie na to, z czego jakby zbudowane jest nasze ciało. Że ono na przykład jest wysokie, to już nie potrzebujemy tych pionowych linii stylizacyjnych. Jeżeli jest niskie, no to jak najbardziej te pionowe linie będą ok. I czy one będą w pareo, czy one będą na przykład w jakichś takich paskach pionowych, które się pojawiają na stroju kąpielowym, nie ma to znaczenia. Wprowadzamy tą pionową linię stylizacyjną, która nas wysmukla. Jeżeli mamy mały biust i obojętnie, czy to będzie S, czy to będzie T, czy to będzie E, czy to będzie I, no to tutaj szalejemy po prostu. I szalejemy, patrzymy, czy ramiona są szerokie i mały biust, czy ramiona są drobne i mały biust. I dopasowujemy do siebie jakby te elementy, które dają nam stroje kąpielowe, no i te elementy, które jakby daje nam nasza sylwetka. I takie podejście do ubierania się, do w ogóle wybierania strojów jest w ogóle najlepszym podejściem, ponieważ bardzo trudno jest zamknąć sylwetki dokładnie w takich zasadach, że te to nigdy nie powinno zakładać sobie dekoltu łódka, no bo przecież on powiększa, poszerza, więc
stosowanie dekoltu łódka to już nie, albo na przykład dekoltu takiego amerykańskiego, jakaś tam sylwetka nie powinna, ponieważ możemy znaleźć takie złamanie tej zasady, która pozwoli nam na jej zastosowanie, pomimo tego, że jest negatywna. Mam nadzieję, że powiedziałam to po polsku i że jest to zrozumiałe. I na tym tak naprawdę polega cały sukces dobierania odpowiednich strojów do siebie, nie tylko tych kąpielowych, ale w ogóle strojów, czyli w sensie ubrań, akcesoriów, dodatków. No i właśnie w tym kontekście, na tej kanwie jest oparte szkolenie online kod sylwetki. Tam nie tyle jest 9 godzin materiałów wideo na temat tego, że jest godzina na temat każdej sylwetki, ale jest właśnie, są omówione wszystkie rozwiązania. Czyli tak naprawdę na początku tego szkolenia skupiamy się na tym, żeby no jakby rozpracować swoje ciało, czyli zobaczyć, czy ja jestem właśnie niska, czy wysoka, czy mam takie ramiona, czy inne, czy mam wcięcie w talii duże, czy średnie, czy bardzo małe, czy mam długie nogi, czy mam krótkie nogi przy moim wzroście. Więc najpierw rozpracowujemy swoje ciało totalnie, a później przechodzimy przez wszystkie rozwiązania ubraniowe, czyli na przykład rękawy, które są tak szyte, albo w ogóle ich nie ma, albo są jakimś nietoperzem, albo są kimonem i dopasowujemy, co robi danej części ciała, czy jakiejś danej okolicy, bo to nie musi być nawet część ciała. Opowiadam o tym szkoleniu z bardzo dużym entuzjazmem, ponieważ jest to jedno z moich ulubionych szkoleń online, które proponuję właśnie moim klientom i też jest bardzo przez moje klientki lubiane. Jest dość trudne, to znaczy dużo czasu trzeba na nie poświęcić, ale gdy już je rozpracujemy, to jest te 9 godzin oglądania, przyswajania plus godziny na notatki, przemyśliwania i po prostu przeglądanie swojej szafy, ale efekty są po prostu olśniewające. Jest to szkolenie, które jest od kilku lat w mojej ofercie i efekty są super, tak przynajmniej mówią klientki. Ale właśnie, tak, się tutaj poniosło mnie część reklamowa. Jeżeli są jakieś pytania do tego, czy do kursu, czy do strojów kąpielowych, to koniecznie zostaw je w komentarzu. Bardzo chętnie odpowiem na nie. No a cóż, zapraszam Cię po więcej na mojego bloga. Tak jak wspomniałam, tam są te zdjęcia, czyli można sobie je tutaj na spokojnie pooglądać. No i zapraszam na kodsylwetki.pl. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!